Dobrze, proszę Państwa. Właśnie obecnie jesteśmy na kanale Live. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy też na Facebooku. Można też nas posłuchać na Spotify. Dla tych wszystkich, którzy nie lubią na nas patrzeć, może lubią nas słuchać. Nie wiem, gdzie mam stanąć, Panie Łukaszu, tak żeby Pan nas widział. Panie Mateuszu, chyba poproszę Pana z tej strony. Dobrze. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Panie Łukaszu, jak nas widać, jak nas słychać? Przedstawiałem się już dzisiaj, żeby dopełnić wszelkich formalności. Raz jeszcze, samozwańczy dziennikarz medyczny, zajmujący się tematyką medycyną przeszpitalną, ale też ratownik medyczny, który od 10 lat wykonuje swoje zadania u norweskiego dysponenta. Drodzy panowie, z panem doktorem, z panem magistrem Ireneuszem i z Mateuszem mieliśmy już dosyć duży kontakt i wiele rozmów na temat samorządu. Kilka dni temu pan Mateusz Komza był naszym gościem, gdzie wydaje nam się w taki dosyć dobry i mocno uporządkowany sposób wyjaśniliśmy, czym jest samorząd, czym jest komitet założycielski do samorządu. Więc odwołam Państwa też do tego odcinka, bo myślę, że mamy dzisiaj też nie za dużo czasu, żeby te wszystkie niuanse poruszyć. Tam pan Mateusz poruszył kwestie techniczne, jak głosować, jak to się wszystko dzieje. Zachęcam do zeskanowania kodu QR. Drodzy panowie, przede wszystkim bardzo wam dziękuję, że wzięliście na tapet bardzo ważną rzecz. Nazywa się Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych. Ale może zanim o samym komitecie, to ja zadam takie pytanie no prezesowi, szefowi. Czym tak naprawdę samorząd jest i do czego być powinien? I co tak naprawdę każdy z nas powinien o nim wiedzieć? Może jest jakaś geneza tego stwierdzenia? Myślę, że to jest ważne pytanie. Pozwolisz Mateuszu, że skieruję, tak? Proszę. Jeszcze raz. Prezentacja krótka jest. Aha, najpierw prezentacja. Dobrze. To prezentacja i dopiero później czy nasza część? To po prezentacji odpowiem, dobra? Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, szanowni państwo, ja zdecydowałem się przygotować tę prezentację z uwagi na to, że temat jest bardzo trudny, wbrew pozorom. To nie jest takie proste zadanie. To nie jest jednoosobowa działalność gospodarcza, tylko to jest bardzo duża firma z bardzo dużą odpowiedzialnością. Mówię tutaj o samorządzie zawodowym. Ci z Państwa, którzy mają styczność też z kolegami, koleżankami z innych grup zawodowych, które już posiadają samorząd, doskonale wiecie, z czym to się tak naprawdę wiąże. I wbrew pozorom ten obszar administracyjno-prawno-organizacyjny to jest ponad 80% działalności tak naprawdę. Ta część medyczna troszeczkę jest z boku, nie do końca wprost związana z zadaniami, jakie są postawione przed samorządem. Ale żeby Państwa nie męczyć i żeby troszeczkę było przyjemniej, bo ta część pierwsza wykładowa była bardzo interesująca, trudna, staram się troszeczkę Państwa zaktywizować i troszeczkę wprowadzić w tą tematykę, żebyśmy sobie później mogli świadomie odpowiedzieć faktycznie, czy samorząd potrzebny jest dla środowiska ratowników medycznych. Tutaj przygotowałem dla Państwa takie pytania aktywizujące. Jak Państwo myślicie, ile powstało projektów ustawy o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych przygotowanych przez środowisko? Ja nie mówię o projektach rządowych, różnych ekip, które po drodze powstały. Jak Państwo myślicie? Mamy informację, że jest jedna, że jest trzy, pięć. Tak naprawdę powstały dwa te projekty. Może więcej, może mniej. No dwa powstały. Ja uważam, że jako nasza grupa zawodowa ratowników, która wbrew pozorom jest jedną z najmłodszych grup zawodowych, to i tak bardzo dużo na przestrzeni tych ostatnich lat. No, drugie takie pytanie aktywizujące. Jak myślicie Państwo, w którym roku pierwsza ustawa przygotowana przez środowisko ratowników medycznych powstała? 15, 13, 2010, 16. 2007 rok. To jest bardzo blisko, jeśli chodzi o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie tak naprawdę zawód ratownika medycznego, można powiedzieć, w ogóle zaistniał, tak? W zapisach legislacyjnych. To myślę, że bardzo dobrze, że tak bardzo wcześnie o tym zaczęliśmy mówić. Ale do 2023 roku jeszcze bardzo daleko. Kolejne pytanie dla Państwa aktywizujące. W którym roku powstał drugi projekt? Również przygotowany przez środowisko wtedy, uproszczę Państwu, przez Polską Radę Ratowników Medycznych, czyli organizację, która zrzeszała i stowarzyszenia, i związki zawodowe, i tak naprawdę wszystkie organizacje, które zrzeszały ratowników medycznych, której celem było
konsolidacja tego środowiska, nieważne, czy to były kwestie właśnie związkowe, czy stricte towarzystw naukowych, chodziło o konsolidację środowiska, żeby była pewna reprezentacja? Jak państwo myślicie, w którym roku? No w 7 powstał pierwszy, rada troszeczkę starsza, troszeczkę młodsza. 2015, 2017, 2011 rok, tak? Dawno, niedawno. Czyli tak naprawdę od pierwszego projektu minęły 4 lata, można powiedzieć, tak? No i tak naprawdę do tego czasu niewiele się zadziało. Ja nie będę czytał tego slajdu, to jest slajd, który oczywiście będzie pewnie państwu przez organizatorów udostępniony, ale to co ważne, powstały te dwa projekty i przez wiele, wiele lat nic się nie zadziało. Tak? Dostało je Ministerstwo Zdrowia, dostało Parlament, Senat i tak naprawdę wszyscy byli za, tylko że nikt nie podjął procedowania się tej ustawy. Tak? Jak państwo spojrzycie na te daty, no to długo do tego roku, tak jak powiedziałem, 2023. No i tak naprawdę 15 lat od pierwszego projektu, 29 września 2022 roku, powstaje projekt rządowy i on jest przekazany do procedowania w Sejmie. Tak? Czyli 15 lat. Można powiedzieć, że 16 lat od momentu, kiedy system państwowego ratownictwa medycznego zafunkcjonował w legislacji w taki sposób pewien profesjonalny. To są oczywiście historyczne daty, ale chcę o tym powiedzieć, ponieważ my zapominamy o tych faktach i tych zdarzeniach, które zdarzyły się podczas tych wielu lat i wydaje mi się, że w debacie, która za chwilę się rozpocznie, jest to potrzebne, bo to nie jest nagła potrzeba, że chcemy teraz nagle zrobić samorząd. Tak? Tak naprawdę od momentu, kiedy zawód ratownika medycznego zaczął się budować, zaczął powstawać, była o tym mowa, że jest taka potrzeba, jest takie miejsce w systemie ochrony zdrowia, które no wymaga dla tej grupy zawodowej no takiego szczególnego uregulowania. Tutaj wyświetliłem też państwu daty związane z pracą Komitetu Organizacyjnego Ratowników Medycznych. Tak, mam ten zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Ten komitet został powołany po kilku miesiącach od momentu uchwalenia przez Sejm tej ustawy i podpisania jej przez prezydenta. Ustawa w grudniu tak naprawdę została podpisana. Zarządzenie pana ministra zdrowia powołujące komitet zostało podpisane w maju. Pierwsze posiedzenie zostało wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia 19 maja i tak naprawdę my zaczęliśmy pracę, można powiedzieć, od czerwca, no bo to pierwsze posiedzenie to było takie informacyjne, my też się wszyscy nie znaliśmy. To też chcę państwu powiedzieć, że komitet liczy 23 osoby i to nie jest tak, że wszyscy się znali w tym komitecie, jak zaczynaliśmy pracę. Ja mam nawet, muszę powiedzieć, że my się do końca dzisiaj wszyscy nie znamy jeszcze, jeśli chodzi o pracę komitetu, bo tak naprawdę poza tymi aspektami merytorycznymi, tymi zadaniami, które wykonuje komitet, nie mamy do końca czasu na to, żeby na spokojnie porozmawiać, tak jak tu dzisiaj z częścią z państwa rozmawiamy w kuluarach, czy są też przedstawiciele komitetu tutaj jako uczestnicy, żeby tak na spokojnie porozmawiać o tematyce i zawodu, i tego samorządu, jak on ma wyglądać w przyszłości. No właśnie, co to ten samorząd jest? No bo żeby powiedzieć, czy on jest nam potrzebny, to przynajmniej powinniśmy wiedzieć, co tak naprawdę ustawodawca przewidział w ustawie o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ja nie będę państwu tego czytał. To jest dla państwa taka grafika, żeby to państwu zobrazować w taki bardziej przyjemny sposób, niż tylko zapisać w formie tekstu. Myślę, że struktura bardzo podobna do innych organizacji, innych samorządów zawodowych. No tutaj Ameryki też nie odkryjemy. Mamy krajowy zjazd, to jest najwyżej, bo tu jeszcze priorytetyzację przyjąłem w tym grafie. Mamy Krajową Radę, mamy komisję rewizyjną, sąd dyscyplinarny, który jest bardzo niedoceniany. Nie zdajemy sobie chyba wszyscy świadomości z odpowiedzialności, jaka będzie spoczywała na członków tego sądu dyscyplinarnego, wyższy sąd dyscyplinarny, no i rzecznik dyscyplinarny. Jak to dalej będzie wyglądało? Tak, mamy Krajową Radę, mamy prezesa Krajowej Rady, mamy członków wybranych przez Krajowy Zjazd. To tak stricte czytając tylko zapisy ustawy. Prezydium Krajowej Rady, no bo wiadomo, że w tak dużej liczbie tych stanowisk konieczne jest dla takiego sprawnego zarządzania tymi zadaniami, które są zapisane w ustawie o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych, no jakaś hierarchia, jakiś taki wąski twór, który no te decyzje będzie sprawnie i szybko podejmował. Tutaj macie państwo wypisane te stanowiska. Nie wiemy, ile będzie stanowisk wiceprezesów, tak? Tego nie wiemy. Są pytania o to, ile tych stanowisk, że już są podzielone. To jest kompetencja, szanowni państwo, Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych. Jeżeli spiszecie się państwo, jeżeli zgłosicie swoje kandydatury na delegatów, jeżeli wygracie w wyborach tych delegatów,
to przyjedziecie na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych i tam te decyzje będą podejmowane. Komitet organizacyjny nie podejmuje decyzji, ile będzie jakich stanowisk. To nie jest nasza rola, to jest całkowicie kompetencja, która leży po stronie Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych. Wiemy tylko, że na pewno będzie stanowisko prezesa, bo o tym mówi ustawa, że będzie stanowisko wiceprezesów. Ile ich będzie, tego nie wiemy, że będzie sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium w liczbie też nieokreślonej. To jest obszar również dla Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, czyli niejako zdecydujecie państwo tak naprawdę, ile będzie, o ile oczywiście będziecie się chcieli włączyć w tworzenie tego samorządu, o co oczywiście apeluję i pewnie w debacie to bardziej wybrzmi. Mamy komisję rewizyjną w składzie standardowym. Przepraszam, tu coś z grafiką się nie tak dzieje, jeśli chodzi o wyświetlanie. Mamy sąd dyscyplinarny, o którym też chciałbym w tej debacie dwa słowa szerzej powiedzieć. Nie będę mówił tutaj w tym miejscu, chcę tylko państwu to zaznaczyć. No i mamy rzecznika i zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Korzystając, że jestem niejako przy głosie, ponieważ wielu z państwa pyta, jak się można skontaktować z komitetem, z członkami tego komitetu, pozwoliłem sobie państwu na tym ostatnim slajdzie to zaprezentować, czyli mamy kontakt mailowy, mamy stronę internetową, na którą zamieszczamy wszystkie informacje, mamy profil dodatkowy jako taki kanał komunikacyjny na Facebooku. No i oczywiście, szanowni państwo, w komitecie są organizacje, które zrzeszają ratowników medycznych, tak? Więc również poprzez tych członków można się kontaktować. To tyle z mojej strony takiego wprowadzenia do tej dyskusji, żebyśmy na sucho niejako nie dyskutowali. Niejako odrobiliśmy tą pracę w przeciągu 5 minut, czytając te 20 parę stron ustawy. To tyle z mojej strony. Za tą część bardzo państwu dziękuję. Ja, żeby nie przedłużać, pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie wcześniej zadane. I też bardzo się cieszę, bo dołączyła do nas pani wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Nie wiem, czy dobrze wymieniłem radę, tak? Dziękuję pani doktor Anna Janik, więc myślę, że przywitać ten doktor i myślę, że pani się będzie przysłuchiwać tego, co my będziemy teraz tworzyć. I to, co powiedział pan profesor też, kończąc swój wykład, że te zawody akurat ratownika i lekarza, one się dzisiaj już tak bardzo zbliżyły do siebie, zachodzą na swoje, jakby, może nawet kompetencje w pewnej części. I dlaczego samorząd? No, samorząd w mojej ocenie, myśmy bardzo długo zabiegali o ten samorząd. Zresztą tu pan przewodniczący był uprzejmy pokazać, odkąd się to wszystko działo. Zresztą w tym miejscu, w tym Wiśle zakładaliśmy Polską Radę Ratowników Medycznych, która niestety się troszeczkę porozlatywała i tam właściwie już dzisiaj tej organizacji można powiedzieć, że nie ma. Mieliśmy duże nadzieje związane z tą organizacją, że ona właściwie pozwoli nam wprowadzenie takiego właśnie samorządu. Zresztą projekt ustawy, jeden z projektów ustawy też był tworzony chyba przez ciebie, Mateusz, tak? No i przez wiele lat, przez wiele różnych rządów nie byliśmy w stanie się przebić w ministerstwie. Ta sprawa cały czas była odkładana. W pewnym momencie ona nawet się chyba pojawiła, jak się kończyły rządy Platformy. No to trzeba powiedzieć. Ja ci przerwę w tym momencie, bo celowo nie dałem państwu slajdu, ile projektów ustaw zostało przygotowanych przez administrację rządową, bo się nie doliczyłem. I za mojej samej kadencji 4 lata w ministerstwie to było ich kilka przez 4 lata, tak? A od roku, w którym pracowałem w ministerstwie, zrobię dużo lat minęło i tych projektów, tych wersji projektów, no, było bardzo, bardzo dużo. Dokładnie. No, dopiero pewne działania ratowników samych, protesty, Białe Miasteczko w pewnym momencie, ten wspólny nasz protest zawodów medycznych, myślę, że to spowodowało, i COVID chyba też gdzieś po drodze, to spowodowało, że ministerstwo w końcu się przełamało i pociągnęło ten projekt i mamy dzisiaj jakby jego finał. Ale po co jakby ten samorząd? No, w mojej ocenie musi ktoś regulować nasz zawód. To zawód jest już na tyle odpowiedzialnym zawodem, na tyle zawodem, no, naprawdę bardzo medycznym, gdzie musimy mieć pewne regulacje. Oczywiście można było powiedzieć, no dobra, niech to robi wojewoda, ale myślę sobie, że wojewoda by sobie z tym nie poradził. I tak najprościej mówiąc, uważam, że powołanie samorządu trudne to będzie. Pewnie będziemy za chwilę mówić, jakie stoją przed tym wyzwania, jakie niebezpieczeństwa, gdzie mamy jakieś problemy. To jest potrzebne po to właśnie, żeby po pierwsze uregulować zawód, żeby ten zawód ratownika medycznego ucementować na tej scenie zawodów medycznych, bo my cały czas się gdzieś ścieramy. Tutaj mówiłem, pan profesor powiedział, że
ileś lat temu to w ogóle ta współpraca nie działała, dzisiaj działa trochę lepiej. Wiecie Państwo, że te relacje też z pielęgniarkami w środowisku są różne. Także uważam, że samorząd, ale mądry samorząd, drodzy Państwo, nie samorząd taki, gdzie do samorządu idą osoby, które chcą zrobić karierę, bo tam nie da rady zrobić kariery. To musicie Państwo wiedzieć, czy pierwszy ten samorząd, pierwsza ta edycja tego samorządu, najprawdopodobniej będzie praca pro bono. Tam nie ma środków finansowych. Także jeśli my nie zadbamy o to, żeby nas reprezentowali w samorządzie, żeby reprezentowały nas osoby, które mają doświadczenie w administracji przede wszystkim, w przepisach prawa, to my się wykoleimy. To my tego samorządu nigdy nie poukładamy, przynajmniej w pierwszej edycji, jeśli chodzi o te pierwszy samorząd, pierwszą jego kadencję. To tyle jakby tytułem wstępu. Długi ten wstęp, ale to dobrze. Jeżeli pozwolisz, to ja dopowiem do tego, co powiedziałeś, ale muszę to powiedzieć. Bo to jest odsłonię troszeczkę kuchni pracy w Ministerstwie Zdrowia, bo to tego na co dzień nie ma. Nawet nie udało nam się w tej audycji, którą realizowaliśmy, o tym powiedzieć, ale... Uprzedzam, że to się nagrywa. Tak, ale to szanowni Państwo, ja za to odpowiadałem i nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy państwowej. Jak ja przeszedłem do Ministerstwa Zdrowia w 2014 roku do Departamentu, wtedy to jeszcze się nazywało Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnej, bo taka była bardzo długa ta nazwa, no ten Departament niejako odpowiadał centralnie za organizację systemu PRM, to prosiłem o przygotowanie pisma właśnie do między innymi do środowiska ratowników medycznych w jakiejś tam X sprawie, no właśnie nie chcę zdradzać w jakiej. No i przychodzi do mnie naczelnik Wydziału Ratownictwa i mówi, ale panie dyrektorze, to do kogo mamy napisać? Ja mówię, ale to wydaje mi się, że po stronie państwa, no jestem tu dyrektorem, poprosiłem o pismo, proszę to zaadresować do właściwego podmiotu, instytucji i organizacji. No ale to nie ma takiej organizacji, tak? I przez 4 lata, jak tam pracowałem, to w sprawach związanych z zawodem ratownika, ze wszystkimi kwestiami, które dotykały zawodu ratownika, no był problem, z kim rozmawiać. No z konsultantem krajowym oczywiście jak najbardziej, ponieważ on odpowiada niejako za dyscyplinę i medycynę ratunkową jako taką, no ale związki zawodowe z jednej strony. Wtedy jeszcze nie było tak dużo towarzystw i stowarzyszeń, które zrzeszały ratowników medycznych. No i tak naprawdę nie za bardzo było z kim rozmawiać. I to było takie trochę na siłę, te związki zawodowe wypełniały wtedy tą pustkę. No bo nie było właśnie tego samorządu, dlatego ten wtręt był potrzebny, wydaje mi się, żeby też pokazać, jak to wtedy, w tych latach, gdzie ta potrzeba pojawiła się ukonstytuowania samorządu, z czego to też wynikało wtedy. Nie mogliśmy generalnie żadnej dyskusji prowadzić w zakresie zawodu, spraw związanych z ratownikami medycznymi, no bo nie było z kim rozmawiać tak naprawdę, bo nie było takiej ogólnopolskiej organizacji, instytucji, czy właśnie samorządu. Czyli mam rozumieć, że to ja chyba raczej stanę przy katedrze. Nie chciałem tego robić, bo to jest zacne miejsce dla gości, ale nie chciałbym też stanąć plecami do Państwa. Czyli rozumiem, że odpowiedź Mateusza w tym momencie na pytanie, które chciałem zadać panu doktorowi, no padła w sumie, po co ten samorząd miałby powstać, jaki umysł przyświecał temu, żeby on był. No ale to już ta odpowiedź raczej padła. No bo często się odbijamy z taką ścianą, gdzie tak naprawdę no, nie ma jak sobie pomóc, nie ma kim sobie pomóc, a wydaje mi się, jestem przekonany, że w takich zawiłościach administracyjnych to jest ten problem. Ale jednak, panie doktorze, to był, kiedy pan sobie pierwszy raz tak naprawdę uświadomił, po co ten samorząd dla środowiska jest, to co pan sobie pomyślał? Już tak po ludzku, bez tytułów, bez funkcji, bo wiemy, że pan ich kilka zajmuje. To co pan sobie pomyślał? Znaczy ja znowu muszę wrócić do historii, bo... Ojej. Sorry, ale no, tego się nie da, tego się nie da inaczej. Powiem właściwie, my z Mateuszem zakładaliśmy Polską Radę. To był rok 2000, pamiętam pierwsza chyba konferencja, to 2009 rok, a w 10 założyliśmy Polską Radę. I zakładaliśmy Polską Radę po co? Po to, żeby ona była takim quasi samorządem. I to był pierwszy moment, kiedy zaczęliśmy myśleć o samorządzie. Później się tam inni doklejali do tej organizacji, ale to my z Mateuszem mieliśmy ten pomysł, pamiętam, w ministerstwie, on powstał przy okazji jakiegoś tam spotkania i no, zaczął tam później jakby dojrzewać i wtedy to był moment. A dlaczego? Dlatego, że mówię, no, ktoś musi nas jakby reprezentować w środowisku, ktoś musi jakby dbać o rozwój tego zawodu, musi być jakaś organizacja niepolityczna, niezwiązkowa, nie może stowarzyszenie, które jest do zupełnie innych zadań. A powiem, że dzisiaj mamy takie doświadczenia, że na przykład, wiecie Państwo, społeczeństwo, pacjenci są bardzo roszczeniowi i wszelakiego rodzaju skargi albo w dużej części trafiają do nas. My z tym nic nie możemy zrobić. Jako do towarzystwa, tak.
no myślę sobie, że po to jest samorząd, żeby mógł pewne rzeczy również uregulować. Panie Ireneuszu, zwracam się do pana magistra Ireneusza Szafrańca. To jaki jeszcze problem może pan widzi bez braku samorządu? Albo jakie problemy będą w przyszłości, jeżeli tego samorządu nie będzie? Po co on tak naprawdę nam jest potrzebny? Ale już może od tej akademicko-administracyjnej strony bym trochę odszedł. Ale tak w praktyce, ma pan duże doświadczenie z naszej dziedziny. Tak, jeśli chodzi o samorząd, to chciałbym podkreślić, że on jest na pewno ratownikom medycznym potrzebny. Patrząc na mnóstwo tutaj siedzących ludzi, uważam, że ratownicy jeszcze nie są świadomi tego, czym jest samorząd i po co ten samorząd jest tworzony. Bo przepraszam Państwa, ale zainteresowanie samorządem ratowników medycznych jest bardzo, bardzo nikłe. Być może z braku świadomości właśnie ta debata między innymi ma również uświadomić. Natomiast to, co tutaj już przedmówcy wspomnieli, no zawód ratownika medycznego, on się cały czas rozwija. My wykonujemy coraz bardziej zaawansowane czynności. Dostać się do zawodu ratownika medycznego może, przepraszam za określenie, również oszust. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, ilu mamy ratowników, kto jest tym ratownikiem, czy ratownicy uczciwie zdobywają punkty, czy się doskonalą. Myśmy swojego czasu jako Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych poprosiliśmy urzędy wojewódzkie, żeby nam odpowiedzieli na proste pytanie. Ilu jest ratowników medycznych, bo prowadzą rejestr ratowników w związku z doskonaleniem zawodowym. Uwierzcie mi, że nie byli w stanie. Oni nie wiedzą, ile nas jest. I to tylko samorząd może uregulować kwestie wykonywania zawodu, bezpiecznego wykonywania zawodu, kontroli jakości, bo dzisiaj my bardzo często wspominamy o jakości. No jak możemy uzyskać jakość, jak nie ma kontroli nad tą jakością? Właśnie samorząd to ma być takie ciało, które będzie bezpośrednio sprawowało opiekę. I ja bym tutaj upatrywał, nie wchodziłbym głębiej niż Mateusz, ponieważ to jest moim zdaniem specjalista już w tej dziedzinie. Natomiast prosta odpowiedź. My musimy mieć samorząd. Czy może być kiedyś taka sytuacja, że bez samorządu może się ta sytuacja nam odwracać na naszą niekorzyść, że będzie to równia pochyła, że dojdziemy do pewnego punktu i już potem może być tylko coraz gorzej? Ja wiem, że to jest katastroficzne myślenie. Panowie, ale czy macie takie przekonanie, że bez usankcjonowania procedur na tym etapie kontroli naszego zawodu może po prostu to powodować ogromne perturbacje? Ależ oczywiście, jeśli ja mogę kontynuować, to drodzy Państwo, przyznam Wam się, że w tej naszej trójce największe wątpliwości, jeśli chodzi o tworzenie samorządu, mam ja. Jak bardzo od 2010 roku, chciałbym też zaznaczyć, że w Komitecie Założycielskim Polskiej Rady Ratowników Medycznych, więc nie zapominaj, drogi kolego, również o mnie. Tak, to jest ten moment. Więc ja mam dzisiaj największe wątpliwości. Biję się z myślami, czy dobrze, żeśmy poszli w tym kierunku, czy oby nie za szybko jeszcze. Czy te wybory mają się już odbyć, czy jednak potrzebujemy na to czasu, żeby tych ratowników przygotować do tych wyborów. Czy wybraliśmy prawidłowo osoby, które będą zakładały ten samorząd. Naprawdę mam mnóstwo pytań. Czy opłata 10 zł jest przemyślaną kwestią, aby wpisać się na listę ratowników medycznych, bo ratownicy dzisiaj mówią nie, ja w większości mówią nie, ja nie chcę samorządu, a nagle usłyszą jeszcze, ale ty musisz chcieć, jeszcze musisz zapłacić 10 zł, więc to jest jakby takie zniechęcenie tego ratownika. Ale tak, uważam samorząd, jeśli nie będzie samorządu, to jest może nie bardzo pochyła równia, ale ten nasz zawód zaczyna nam się wymykać spod kontroli, co nie będzie na pewno z niekorzyścią dla pacjenta. Mateusz, może ty w kolejności. Ja troszeczkę zupełnie z innej perspektywy Państwu o tym opowiem. Może też trochę od kuchni, bo to zawsze ma ciekawe smaczki. I znowu to samo. Spójrzcie, Szanowni Państwo, na rolę i zadania zawodu ratownika medycznego na przestrzeni lat. Tak? Tak naprawdę ustawa w 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym no, w jakimś zakresie uregulowała wykonywanie tego zawodu. Ale gdzie my mogliśmy wtedy pracować?
tylko w zespołach ratownictwa medycznego i w SOR-ze. Koniec, kropka. Tak? Było nas tak bardzo dużo, żeby dostać się na jakikolwiek dodatkowy dyżur, no to trzeba było czekać miesiącami albo nawet latami. I nawet na wolontariat był się problem czasem dostać. Tak? To, co udało mi się, będąc w Ministerstwie Zdrowia, no, jako przeforsować też, to otworzenie możliwości wykonywania tego zawodu ratownika medycznego w wielu innych miejscach. Zobaczcie, gdzie Państwo możecie pracować dzisiaj. Tak naprawdę praktycznie wszędzie. Nie mamy jedynie obszaru jednoosobowej takiej działalności, jak mają inne zawody medyczne, ale możecie w szpitalu pracować, na różnych oddziałach, w innych służbach. Tego kiedyś po prostu nie było. Tak? Tego, myślę, też nie doceniamy, że nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie wprowadziliśmy taką możliwość, nie bez kontrowersji, bo przecież pamiętacie Państwo tę konferencję słynną uzgodnieniową projektu. Projekt liczył 20 parę stron, konferencja trwała 2 dni, bo 200 osób przyjechało na konferencję uzgodnieniową, 150 stron było uwag. Leśnicy również. Leśnicy również, ale udało się otworzyć ten zawód, tak, na możliwość wykonywania tego zawodu w wielu innych miejscach, więc my tak naprawdę jesteśmy w wielu innych miejscach. Te zmiany, które teraz w ostatnich miesiącach czy latach się zadziały, COVID to pokazał tak naprawdę, no, że nic się nie dzieje, jak na przykład w zespołach specjalistycznych, no nie ma tego lekarza. Ja mówię o tym, ponieważ ja już wiele, wiele lat temu powiedziałem, że no, jest problem z brakiem tak naprawdę obsad w zespołach specjalistycznych, bo po prostu nie mamy tego lekarza i te bardzo wysokie kompetencje lekarza, no powinniśmy, że tak powiem, skutecznie lokować w systemie, czyli na przykład w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy w innych miejscach, a wykorzystywać właśnie zawód ratownika medycznego, pielęgniarki, która również z ratownikiem medycznym w tym ambulansie jeździ. Także na przestrzeni lat, no, tak naprawdę pozycja ratownika medycznego, kto kiedyś myślał, że będziemy rozmawiać właśnie o samorządzie, że w ogóle będzie brany pod uwagę głos ratowników medycznych. No tak, szanowni Państwo, te osoby tutaj, które siedzą na sali i uczestniczyły szerzej w pracach, czy to właśnie w Ministerstwie Zdrowia, na przykład w konsultacjach różnych aktów prawnych, no to kiedyś ratowników tam w ogóle nie było. Jak zaczęli przyjeżdżać, to nikt się z ich zdaniem nie liczył, tak? A teraz w wielu kwestiach wypowiadamy się i jeszcze jesteśmy słuchani i wysłuchiwani jesteśmy. Także no, na przestrzeni tych kilkunastu lat to się zmieniło. Dlatego jest potrzebny ten samorząd w mojej ocenie, bo w tylu miejscach pracujemy i w tylu obszarach takich krytycznych, bo my jesteśmy frontendem tak naprawdę, tak? Na samym froncie w wielu, wielu miejscach, że no, nie wyobrażam sobie, żeby nie było jednej instytucji, podmiotu, z którym będziemy pewne kwestie omawiać, zastanawiać się, co trzeba zmienić, optymalizować, tak? Czyli, bo to nie chodzi o to, żeby coś tworzyć i patrzeć i powiedzieć, że jest super. Badać, właśnie monitorować jakość, tak? Bo o tym też bardzo mało mówimy, no ale z kimś to trzeba robić merytorycznie, na jakichś konkretnych danych, no ale to trzeba mieć po drugiej stronie również zespół merytorystów, z którymi można o tym dyskutować. Zanim poproszę o ten głos pana prezesa, martwi mnie trochę to, że może jest późna pora, że na tej sali jest mnóstwo miejsc, a tylko kilka jest zajętych. I trochę wracam do tego, co powiedział pan Ireneusz i też co mówi Mateusz i może pan prezes też powie, że tak jest. Trochę mnie smuci fakt, że te miejsca są puste, zostawiam do przemyślenia. A pan, panie prezesie, jak uważa? Czeka nas jakiś taki, jak to mówili komicy, Agamemnon wielki? Znaczy, skomplikowany? Ja boję się, że środowisko odczytuje samorząd jako kolejną organizację związkową. Bo często tak jest. Chcą przyjść, się dorobić, funkcje, dobre posady, etaty, układy. No, może to jest jakiś problem. Znaczy, pewnie taki wizerunek jest, bo powiem, że no może w innych samorządach, które już są wiele lat na tym jakby rynku usług medycznych, czy w tym systemie ochrony zdrowia, tam to troszeczkę już inaczej wygląda. To są samorządy, które skupiają tysiące, setki czy dziesiątki tysięcy swoich członków. No, trzeba też warto powiedzieć też, że samorządy takie pielęgniarek czy lekarzy otrzymują też dotacje na swoją działalność. My nie mamy w ustawie przewidzianego żadnego wsparcia, stąd na pewno pójście do samorządu to jest po prostu ciężka praca społeczna, bo to nie jest żadna, no nie wiem, żadne synekury, to po prostu będzie naprawdę orka na ugorze. My, może jak będzie chwilę czasu, też tutaj Mateusz przedstawi, jakie są problemy z samorządem. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego ten samorząd i dlaczego my się musimy integrować? No proszę zobaczyć, weszła w życie ustawa o zawodzie ratownika medycznego w grudniu. Ustawa przewiduje, że ratownicy mogą się kształcić na studiach magisterskich. Myśmy mieli powołany zespół, gdzie wypracowaliśmy projekt standardów kształcenia. Do dzisiaj żadna uczelnia nie może uruchomić
magisterki z ratownictwa medycznego, bo u ministra w biurku ten projekt leży. Więc między innymi taka organizacja jest potrzebna, żeby troszeczkę inspirować nasze ministerstwo, rząd do różnych działań. To taki przykład jeden z wielu pewnie. No to dobrze, to jak już jest pan, przepraszam, to może ja, czy może drugi mikrofon, to jak już pan jest, panie prezesie, przy mikrofonie, to jakby pan widział całą strukturę Izby, ale w takich kilku prostych słowach, jak ją sobie pan wyobraził, Izbę Samorządu Ratowników Medycznych, jak ta struktura powinna wyglądać, żeby to nie stworzyć kolejny moloch administracyjny, który przetacza się po problemach, tylko efektywnie, a nie tylko efektownie je rozwiązuje. Znaczy strukturę, my tak jakby mamy taki szkielet już narysowany przez ustawę, tak, w dużej części i tu jakoś tam nie ma wielkich możliwości, tych takich podstawowych, bo ja myślę sobie, że na początku te zadania, które stoją przed samorządem, czyli spisanie ratowników, nadanie prawa wykonywania zawodu, monitoring doskonalenia zawodowego, z którym dzisiaj jest szalony problem, dopuszczanie ratowników po przerwie do wykonywania zawodu, czyli te staże wszystkie, to są te rzeczy, które w pierwszej kolejności samorząd będzie musiał zrobić, tylko aby to zrobił, musi mieć finansowanie. To, co ja mówię, no dzisiaj my możemy sobie zrobić wybory, możemy wybrać sobie prezesa, ktokolwiek może zostać tym prezesem, dajemy mu uchwałę i ta osoba wychodząc z sali, gdzie pójdzie, co zrobi, bez finansowania. Tak, my żeśmy na ten temat rozmawiali z Mateuszem, to poruszał między natomiast jeszcze jakby uzupełniając to pytanie, znaczy odpowiedzi na to pytanie, to powiem tak, no ustawa nie przewiduje wojewódzkich jakichś delegatur, czy oddziałów, czy tego typu jakby struktury. Także jeśli chodzi o samorząd krajowy, to myślę, że na pewno przedstawiciel każdego województwa musiał w takim samorządzie się znaleźć, no, w formule, nie wiem, czy składu zarządu, czy no, chyba pewnie tak, członek zarządu, tak, bo sprawy są w województwie też i to przedstawicielstwo jest ważne. Natomiast jak on będzie wyglądał docelowo, to tak jak powiedział tutaj przewodniczący Mateusz, to krajowy zjazd dopiero będzie określał. Jak zadam za chwilkę jedno pytanie Mateuszowi, to ja podzielę się takim szybkim przemyśleniem. A nie macie panowie wrażenia, że najpierw trzeba byłoby zmienić zapisy w ustawie, które spowodowałyby między innymi pojawienie się finansowania i innych rzeczy, żeby nie zrobić, przepraszam, jakiegoś już falstartu na początku, żeby potem się nie okazało, że nawet nie ma z czego opłacić bieżących środków. Ja mam takie przemyślenia. To już powiem tak, drodzy Państwo, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myśmy o to zabiegali, my jakby może zabiegali, no informujemy ministerstwo o tym, że ta ustawa jest niedopracowana, że nie ma okresów przejściowych, przepisów przejściowych, które przewidują na czas powstania samorządu dalej jednak kontynuację pewnych zadań przez na przykład wojewodów. To, co pan mówi, finansowanie, to jest przede wszystkim bardzo ważny element. I no niestety no, nawet zapisy budzą wątpliwości, bo wiecie państwo, że ten zapis dotyczący absolwentów po 22 czy 23 czerwca, którzy wchodzą na rynek, no, budzi duże wątpliwości. No, większość prawników odczytuje to tak, że te osoby, póki nie uzyskają prawa wykonywania zawodu, a nie uzyskają, bo nie ma samorządu, nie powinny pracować, nie są przyjmowane przez niektórych pracodawców. Minister wydał jakąś tam interpretację, czy tam dyrektor departamentu w imieniu ministra wydał interpretację tego zapisu, ale większość prawników się z tym nie zgadza. I no, mówię, no, my byśmy bardzo chcieli, liczymy, że może po wyborach uda się znowelizować i dać nam trochę oddechu, żebyśmy ten samorząd, który nawet by miał powstać trochę o pół roku przesunięty dalej, ale żeby on powstał na twardym materiale, twardym fundamencie, a nie na zasadzie takiej, że my wyjdziemy i nawet ani kupienie biurka, ani wynajęcie pomieszczenia, bo z czego? Ktoś powiedział kiedyś, że no weźcie kredyt. No sorry, ale kto na ten kredyt da? No bo właśnie, żeby nie wyszło znowu, ale jak, że jakoś to będzie. Mateusz, pamiętasz, z naszej medycyny przyszpitalnej mamy taką skalę oceny bólu od 0 do 10, gdzie 0 to żaden ból, 10 to taki maksymalny. To jakbyś miał użyć skali NRS do oceny trudności skonstruowania tych struktur, to gdzie my jesteśmy? Jak bardzo musimy bólowo leczyć tego pacjenta? Gdzie my jesteśmy w tej skali? Od skali 0 do 10, gdzie 10 jest maksymalnie trudno. Znaczy, to wszystko zależy z jakiej perspektywy. Jak zwykle, no nie można normalnie. Z jakiej perspektywy? Podaj cyfry najpierw, a potem to zależy. Nie, najpierw muszę powiedzieć, z czego zależy, a potem podam cyfrę. Przepraszam.
To zależy wszystko, z jakiego poziomu patrzymy, tak? Czy jest to ratownik, który jeździ na co dzień w ambulansie, potem jeszcze ma drugi etat, czy kontrakt w SOR-ze, a jeszcze gdzieś tam pracuje w oddziale. To jest zupełnie inna perspektywa. Zupełnie inna perspektywa jest moja obecnie, tak? Pełniąc funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego, bo to jest wyzwanie oczywiście organizacyjne, ale to nie są jakieś zadania, których się są bardzo tajemnicze, nie wiadomo w sumie jak do tego podejść. Tak? No przepis na to jest, na to słynne ciasto, bo to nie jest żadna Ameryka, tylko że cała otoczka właśnie prawna, finansowania plus oczekiwania ze strony środowiska ratowników medycznych, która jest oczywiście jak najbardziej zasadna, bo ratownika medycznego interesuje. Dajcie mi książeczkę, zatwierdźcie mi okres doskonalenia, dajcie mi prawo wykonywania zawodu, bo tak ustawa mówi, tak? Tylko co przyszły samorząd ma zrobić, to co tutaj prezes Madowicz mówił, jeżeli no tak naprawdę nie będzie miał, przyszłe władze samorządu nie będą miały nic do dyspozycji, żadnych narzędzi, żadnych pracowników, żadnych struktur. Czym tak naprawdę mają obsługiwać rejestr ratowników medycznych, który ma być zgodnie z ustawą w systemie teleinformatycznym? Szanowni Państwo, sama analiza bezpieczeństwa dla budowy takiego systemu, ona trwa około 3 miesięcy. Jeżeli będzie to jakaś dotacja na realizację tych zadań z Ministerstwa Zdrowia, no to przecież trzeba będzie stosować przepisy zamówień publicznych, bo każda dotacja, że tak powiem, tego wymaga, no to wpadamy już w te przepisy. No to przecież to są kolejne miesiące, które wymagają przygotowania i dokumentacji. To nie jest tak, że przyszły samorząd pójdzie do firmy, proszę mi zrobić system teleinformatyczny, ma obsługiwać takie funkcjonalności. Firma mówi, no tyle to kosztuje, dobra, płacimy. To tak nie wygląda, tak? Więc każdy, kto ma doświadczenie w realizacji projektu z obszaru IT, bardzo trudnego obszaru, tak? Skomplikowanego, nafaszerowanego różnego rodzaju problemami, no na przykład kompetencyjnego w zakresie liczby osób, które mogłyby takie projekty wykonywać, jak i wysokości zarobków, jakie trzeba zapłacić, żeby osoby były merytoryczne, żeby ten projekt realizowały, że nawet rzucanie jakichś dat szacunkowych, no to jest takie trochę abstrahowanie od układu odniesienia. Natomiast sam proces no nie jest jakimś trudnym zadaniem do przeprocedowania, można to zaplanować, te procesy, to wszystko jest identyfikowalne. Tam nie ma jakiejś nieskończonej liczby też tych procesów, które będzie przyszły samorząd musiał obsługiwać, no tylko że liczba niewiadomych, która jest niezależna całkowicie od samorządu, powoduje, że ten projekt robi się trudny w realizacji i trudno przewidywalny czasowo. Tak? No bo jeżeli na przykład dostaniemy finansowanie budowy rejestru ratowników medycznych w sierpniu, bo mniej więcej statystycznie Ministerstwo Zdrowia środki na, właśnie w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne daje w okolicy lipca i sierpnia, no to co nam pozostaje? Mniej niż pół roku na zrobienie przetargu, zrealizowanie projektu, rozliczenie i wdrożenie produkcyjne. Więc każdy, kto troszeczkę gdzieś tam słyszał o takich projektach, no powie, no ale to przecież jest niewykonalne. Dlatego no, pokazuję i zwracam uwagę na ten aspekt, bo wiele osób, które na co dzień, tak jak powiedziałem, żąda prawa wykonywania zawodu książeczki, oni na to nie patrzą. No i słusznie, bo to nie jest ich rola, tak? To jest przyszła rola samorządu, żeby te zadania zrealizował. Tylko my, jako komitet organizacyjny, analizując przepisy ustawy, przygotowując regulamin wyboru delegatów, zwróciliśmy uwagę na szereg niedoprecyzowań ustawy, jak również szereg braków w zakresie przepisów przejściowych, właśnie związanych czy to z wydawaniem książeczek, czy to z akceptacją doskonalenia zawodowego, czy wiele, wiele innych. Rozmawialiśmy na ten temat, tak, z naszego wywiadu. Nasze koleżanki i koledzy się na co dzień stykają, tak? Na dzień dzisiejszy czekamy na odpowiedź na to pismo. I tak jak tutaj pan prezes Madowicz powiedział, że ta nowelizacja ustawy jest konieczna, tak ja też się pod tym podpisuję, jasno chcę to powiedzieć, ponieważ my możemy jako komitet organizacyjny naprawdę spotykać się jeszcze częściej, spotykamy się 2 razy w miesiącu tak naprawdę w ramach wolnego czasu, tak, bo nikt nie płaci nam za tą pracę w komitecie, tylko to i tak nic nie zmieni, bo przyszły samorząd w przeciągu kilkunastu miesięcy, może nawet 2 czy 3 lat, nie będzie w stanie zrealizować projektu, bo nie będzie miał finansowania, a nawet jak będzie miał, to nie będzie miał czasu, żeby te projekty zrealizować. To jest główny problem i to nie to, że jest niechęć, po prostu jest to trudne do zrealizowania w takiej jednostce czasu określonej. A już pomyślałem, że w połowie wypowiedzi z 11 zeszliśmy na 6, już jest mniej bólowe, ale znowu skomplikował. Nie, no ja powiem, nie, żartuję, powiem że 6, tak, 6, powiem, 6, tak, no, trzeba być też jakimś tam racjonalnym w tej ocenie, tak, i żeby nie krzywdzić ani jednej strony, ani drugiej, tak. Jest to problematyczne, ale aczkolwiek te problemy wszystkie są do przejścia. Trzeba to po prostu dobrze zaplanować, usiąść do wspólnego stołu i przedstawić
przedyskutować te problemy i poszukać dobrego rozwiązania, takiego, które będzie i dobre dla środowiska ratowników medycznych, i dobre dla ministerstwa, no i nie wiem, jakich innych stron interesariuszy tego projektu, bo przecież wszystkim zależy na tym, żeby te zadania zrealizować, tak? Taki jest cel. Czasami z tym dialogiem mamy pewien kłopot, ale nie wiem, czy to jest kwestia wspólnego szanowania się nawzajem jako w ogóle ludzi, a co dopiero słuchania się, a jeszcze pójścia na daleki kompromis. Ja miałem wrażenie, że pan prezes chciał coś dodać, bo mikrofon aż normalnie ścisnął. Jeżeli tak, to proszę, bo ja mam pytanie bardzo ciekawe na kanwie medycyny ratunkowej do pana magistra Szafrańca. Mnie tylko tak przyszło do głowy, jak tutaj przewodniczący Mateusz powiedział o tym, że koło lipca, sierpnia te środki finansowe, tak? I później, to był ten moment, kiedy pan to ścisnął, tak mikrofon. Tak, tak, właśnie. I później mamy te parę miesięcy, żeby się rozliczyć tą dotację, bo ona z reguły do końca roku musi być rozliczona. To jeszcze trzeba wiedzieć, że trzeba mieć kim to zrobić, tak? Bo to muszą być fachowcy, a nikt za darmo tego nie zrobi. Tak? No taki drobny szczegół organizacyjny. Tak, zupełnie. I znowu mamy 11 w skali bólu i ciak. I tak będziemy wędrować. 10 w skali Beauforta. 10 w skali Beauforta. I to jest miejsce na ketaminę. Dlatego ja 6 powiedziałem, bo to są kwestie stricte zarządcze. Tak? Tak. Trzeba zarządzić tym dobrze, żeby to zadziałało. Tak? Drodzy Państwo, jak ja zapowiadałem Mateusza w naszym programie, jak ja przeczytałem połowę jego bio i już pod koniec nie rozumiałem połowę tych trudnych zwrotów, którymi on się zajmował, a było tam między innymi prawo administracyjne, to powiedziałem, naprawdę chłop ma łeb do tego. Posłużę się jeszcze jedną skalą. Kiedy przetransportowujemy pacjenta urazowego na przykład do SOR-u albo do dużej traumy, musimy mieć pewne kryteria, żeby zakwalifikować pacjenta, że chcemy mieć zespół urazowy mały bądź duży. Ja mam do pana takie pytanie, to jakimi kryteriami ratownicy medyczni pracujący i w SOR-ach, i w ZRM-ach, i wszędzie tam, gdzie ustawa na to zezwala, powinni się kierować, żeby mądrze myśleć o potencjalnych kandydatach do zarządu, a już o prezesie, to w ogóle nie wspomnę. I co pan na to? Jakie te kryteria być powinny? Przez wiele lat o zawodzie ratownika medycznego decydowali wszyscy. Wszyscy, a najmniej ratownicy. To, co tutaj Mateusz wspomniał na samym początku, że zjechało się tyle osób, ja o tym leśniku nie powiedziałem żartobliwie. To był fakt. Wśród osób, którzy byli przy konsultacjach nad ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, byli również leśnicy zapraszani. Pomijam oczywiście lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, bo to chociaż były zawody medyczne. Myśmy nigdy nie mogli sami decydować o naszym zawodzie, bo zawsze był ktoś, kto dał, robi nam pod górę. Uważam, że teraz jest okazja, żeby to samorząd decydował, jak ma wyglądać zawód ratownika medycznego. Natomiast obawiam się o te osoby, które będą w tym samorządzie. Czym się powinien kierować ratownik medyczny przy wyborze delegatów? No właśnie, powinien być świadomy. Może nawet nie ten ratownik, ale osoba, która podejmie się kandydowania, powinna być świadoma, że szczególnie ten pierwsza kadencyjność, to pierwsza kadencja będzie ciężka. To nie będzie dobre ciasto. To będzie często zakalec, którego nie będzie się dało zjeść. Będzie mocna krytyka ze strony środowiska, a nie mówiliśmy, a po co nam to było, a jeszcze musimy na nich płacić. Więc 10 zł. 10 zł, no ale jeszcze będą składki. Aha, no jeszcze tak, będą tak. Składki. Dlatego chciałbym dotrzeć jakoś do tych ratowników medycznych, którzy gdzieś z tyłu głowy mają, ja chcę być w samorządzie. Zastanów się, czy ty się nadajesz do tego. Poruszył pan mega wielką kwestię i to do pana prezesa i do dyrektora i ratownika, no to nieraz pan przyjmował ludzi do pracy na różne stanowiska. I kiedy pan obserwuje ratownika medycznego, potencjalnego kandydata, do zjazdu delegatów najpierw, o którym Mateusz opowiadał w MTLive i potem z tych delegatów wybieramy kandydatów. No to jak pan ocenia z punktu widzenia własnego doświadczenia, wielu lat pracy w systemie ochrony zdrowia, to jakie te najlepsze cechy taka osoba powinna mieć? Czy on musi mieć piątki same z dyplomu, czy raczej może być średniak, ale przebujowy, może dużo gada, albo introwertyk, ale z mózgiem wielkości, no przynajmniej podwójnie mojej głowy? No ja rzeczywiście jakieś osoby przyjmowałem do pracy, ale też zwalniałem. Także to dwie strony działa. Nie musiał pan teraz tego mówić. Ale teraz poważnie mówiąc, drodzy państwo, to ja już odpowiedziałem wcześniej, że fachowców
prezes, który tam kiedyś będzie wybrany, będzie mógł sobie dobierać, tak? Specjalistów, konsultantów, no bo ekspertów, tak. To jest ta grupa, z której powinien korzystać, tak? On też nie powinien się zamykać sam na siebie, że on jest wszechwiedzący. Ale tak jak powiedziałem, pierwsza kadencja to ktoś, kto ma doświadczenie w administracji, bo inaczej my tego nie poukładamy. Ktoś, kto zna się na przepisach prawa, ktoś, kto zna się na zamówieniach publicznych, bo to będzie pierwszym wyzwaniem samorządu. Gdybyście Państwo się przyjrzeli, a są komunikaty na stronie internetowej, w jaki sposób pracuje komitet organizacyjny, to możecie Państwo zobaczyć, że 90% to jest praca na dokumentach. 10% to jest dyskusja, głosowania, jakieś tam sprzeczki, które tam są, bo to nie jest tak, że tam grzecznie siedzimy i wszyscy równo podnosimy rękę i głosujemy. Tam są różne emocje, komitet też powstał nie do końca tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Też uważamy, że minister namieszał w powoływaniu członków komitetu, ale do tego, żeby nie wracamy. Uznaliśmy, że idziemy, robimy dla dobra środowiska, nie będziemy się kopać po kostkach, bo ktoś wszedł do tego zespołu w sposób nie taki, jak ustawa mówiła. Proszę dokończyć ten wątek. Co pan ma na myśli, panie prezesie? Co autor miał na myśli? W sensie, że ktoś... Tak, wie pan, co, z punktu widzenia dziennikarskiego to proszę, ciekawe, ale pracowniczego to również. Nie, bardzo proszę, no ustawa jasno mówiła, jakie są kryteria włączenia do zespołu. Tak. W naszej ocenie minister włączył osoby, które tych kryteriów nie spełniają i jakby na razie... Znaczy, każdy jest ratownikiem medycznym, to tutaj bezwzględnie, tylko jakby delegacja organizacyjna, tak? Rozumiem. Że niekoniecznie z tych organizacji, które były uprawnione do delegowania. Ale uznaliśmy, że dobrze, panie ministrze, no nie chcę powiedzieć, że złamał, tak, idziemy dalej. Okay. I mówię, dlatego na tym zespole też się kłócimy, też w kuluarach różne dyskusje bywają, mniej będzie bardziej przyjemne, ale robimy to wszystko dla tego, żeby zadanie wykonać i żeby dla dobra ratowników. I jakby już podsumowując, tak jak powiedziałem, uważam, że pierwszy prezes to musi być ktoś, kto ma potężne doświadczenie. Wiadomo, że to musi być ratownik medyczny, ale ma potężne doświadczenie w administrowaniu. I on sobie powinien jakby ułożyć cały pozostały personel, aczkolwiek jest to niemożliwe, bo on będzie tylko miał do wyboru delegatów, tak? I delegaci będą sami się dalej wybierać. I no, współczuję prezesowi, jeśli będzie miał prezydium, takie, z którym nie będzie w stanie współpracować. Jasne. Proszę Państwa, kiedy prowadzimy rozmowę w NTLive, to ja zachęcam do komentowania naszych rozmów, do tego, o czym mówią goście. I ja już Was proszę do tego, żebyście w głowie zanotowali te komentarze i te pytania, które będziecie mogli za chwilkę zadać, tak żeby ten Q&A od Państwa strony był, żeby to nie tylko ja, jako osoba prowadząca dzisiejszą debatę. Namawiam do tego, nie bójcie się pytać, bo nawet na te trudniejsze, mam nadzieję, pytania padną odpowiedzi nawet spoza listy, która gdzie została określona jako obszary rozmowy. Panie Mateusz, mówiliśmy o tym w NTLive, ale wrócimy do tego jeszcze, bo to jest ważne pytanie. Jak długo może trwać proces wyborów, samych wyborów, tego od momentu decyzji, że ten delegat albo kandydat na delegata, delegat wybory, o jakim my mówimy przestrzeni czasowej? My mówimy pół roku, mówimy o 12 miesiącach, 18 czy może latach już nawet? Znaczy, jesteśmy już bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko i to są, szanowni państwo, już nie miesiące, a raczej tygodnie i dni, w którym rozpocznie się ten proces, w którym państwo będziecie mogli wziąć udział. Mówię tutaj o rozpoczęciu spisu ratowników medycznych. Ostatnie posiedzenie 7 Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych odbyło się w tym tygodniu. Pracowaliśmy i we wtorek, i w środę. To było takie pierwsze posiedzenie dwudniowe, które właśnie miało na celu jeszcze bardziej zintensyfikowanie prac związanych z tymi zadaniami, które leżą po stronie komitetu. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, spotykamy się mniej więcej 2 razy w miesiącu, ale zależało nam na tym, żeby właśnie w tym miesiącu wrześniu, w którym, no tak jak powiedziałem, niedużo nam brakuje już do tego, żeby ten spis uruchomić, pracowaliśmy 2 dni nad projektem regulaminu wyboru delegatów. To jest ostatni dokument, którego nam brakuje do tego, żeby ten proces rozpoczął się i w którym, do którego Państwo się będziecie mogli włączyć. Ja pozwolę sobie też jeszcze 2 słowa powiedzieć, co my do tej pory zrobiliśmy, bo ja wiem, że w audycji o tym rozmawialiśmy, ale nie wszyscy Państwo w tym uczestniczyli, a myślę, że to jest warte
też wspomnieć. Zaczęliśmy tak naprawdę od przygotowania takiego ramowego dokumentu opisującego sposób wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych. Dlaczego to zrobiliśmy? Zrobiliśmy to dlatego, ponieważ gdybyśmy od razu zajęli się projektem regulaminu, to byśmy przez wiele tygodni, a może i nawet miesięcy, siedzieli w bardzo takiej trudnej dla ratowników medycznych sferze przepisów prawnych. Więc przyjęliśmy, że opiszemy biznesowo, mówię tutaj biznesowo jako taki opis, który jest przystępny dla zwykłego człowieka, jak mniej więcej to ma wyglądać, jak byśmy sobie to wyobrażali. Przygotowaliśmy ten dokument trafił do Państwa, każdy z Państwa miał 2 tygodnie na zapoznanie się, tam było 20 stron tak naprawdę tego dokumentu, gdyby go skurczyć, to pewnie 15 łącznie. Każdy z Państwa miał możliwość zgłoszenia uwagi, każdy z Państwa mógł powiedzieć, to mi się nie podoba, zrobiłbym to inaczej. Podzieliliśmy się z tym, z całym środowiskiem ratowników medycznych. Miało to na celu też taką pełną transparentność tego procesu. To nam też pokazało, że te kierunki, które głównie przyjęliśmy, akceptujecie Państwo jako środowisko, ponieważ tych uwag było bardzo niedużo. Tabela uwag również ze stanowiskiem komitetu jest zamieszczona pod tym dokumentem. Każdy z Państwa może się zapoznać. Nie ma tam oczywiście informacji, kto zgłaszał te uwagi, ponieważ zgodnie z informacją, jaką dostaliśmy od JOD-u, Ministerstwa Zdrowia, musieliśmy ukryć te informacje. Nie zmienia to faktu, że ważniejsze było to, co ratownicy medyczni zgłaszali w tym obszarze. Więc zachęcam, jeżeli Państwo macie czas do zapoznania się z tym. To były bardzo nieduże kosmetyczne zmiany tak naprawdę. Niewiele żeśmy w tym dokumencie zmienili, co też niejako dało nam taką autoryzację tych procesów, które zaprojektowaliśmy. Drugim dokumentem, który przygotowaliśmy, to dokument opisujący spis ratowników medycznych. To jest najtrudniejszy obszar taki pod względem technicznym. I na samym początku działalności komitetu identyfikowaliśmy najwięcej ryzyk. Z uwagi, że mam doświadczenie w obszarze IT, wiem, że no jest to taki obszar nafaszerowany właśnie tymi pułapkami, ale właśnie dzięki tutaj otwartości inżynierów po stronie Centrum Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, udało się przygotować dla Państwa, wydaje nam się, bardzo takie fajne narzędzie, czyli nie będziecie Państwo musieli papierowo wypełniać wniosków o spisanie się ratowników medycznych, co jest jakimś archaizmem w dzisiejszych czasach, tylko sobie wejdziecie na stronę dedykowaną właśnie do spisu ratowników medycznych, czy to na komputerze, czy na tablecie, czy na telefonie. Każdy z Państwa będzie tam mógł bardzo sprawnie wypełnić, tam nie ma bardzo dużo tych pól, spisać się. Więc to był ten drugi dokument, który to niejako regulował. No i dopiero po opracowaniu tych dwóch dokumentów zajęliśmy się przygotowaniem projektu regulaminów, ale to już niejako było takim efektem wtórnym, bo my wiedzieliśmy, jak chcemy to zrobić. Uzgodniliśmy niejako w tych konsultacjach to również z Państwem, jak to ma wyglądać, czyli żeby nie było jakiegoś zaskoczenia i później prawnicy usiedli, czyli specjaliści stricte od tworzenia tego typu dokumentów, od pisania tego regulaminu. Na ostatnim właśnie posiedzeniu tym dwudniowym można powiedzieć, że po stronie komitetu w dużej mierze, w 90% wydaje mi się 8% zakończyliśmy pracę nad projektem regulaminu. On teraz po tych modyfikacjach jeszcze trafił na 3-dniowe takie konsultacje z członkami komitetu i w przyszłym tygodniu już trafi do prawników, ostatecznie do Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli tam nie będzie uwag, to tak jak powiedziałem, dzieli nas już w dniach czas na opublikowanie spisu ratowników medycznych, od którego bardzo dużo zależy. Nie wiem, czy tutaj, Jacku, jest moment, żeby o tym powiedzieć, ale jeżeli będziecie Państwo chcieli decydować o tym, kto będzie Was w przyszłości reprezentował, to spiszcie się. Bo jeżeli się nie spiszecie, nie będziecie decydować, nie będziecie głosować na swoich przedstawicieli, no to wybiorą inni za Was, tak? To jest decyzja Państwa. I zachęcam do tego, bo to jest jedyna okazja, żeby niejako włączyć się i dołożyć swoją małą cegiełkę do tego, kto będzie nas reprezentował, jakie to będą osoby, bo pamiętajcie, że te osoby ustawią wam wiele elementów w organizacji tego samorządu, a z których później wy będziecie korzystać, więc to jest taki pierwszy krok, najważniejszy, który będzie bardzo trudny, bo no, podchodzimy różnie, prawda, do takich akcji. Trzeba gdzieś pojechać, trzeba wypełnić formularz, potem trzeba pojechać na te wybory, a przecież mamy dyżury, a nie wiemy, kiedy to będzie. No szereg takich problemów, które pobocznych, ale zachęcam i proszę Państwa, bo o to mogę Państwa prosić, jeżeli chcecie naprawdę decydować, to spiszcie się i weźcie udział w wyborach. To, do tego zachęcam, bo tam nie trzeba się wypowiadać, nikt nie będzie proszony na mównicę, trzeba przyjść, wziąć kartę do głosowania, wrzucić ją do urny i czekać na wynik tego głosowania. Zanim zadam kolejne pytanie panu prezesowi, bo ono jest bardzo ważne z racji funkcji, jaką pełni, a jeszcze na szczeblu krajowym zarządu głównego to już w ogóle waga pytania jest 3 razy większa. Ja przyłączam się do apelu Mateusza.
bo to jest też bardzo częste pytanie, jak ktoś mi zadaje, jak w tej Norwegii tam jest. I ja mówię, że jest jakoś, no jest inaczej. Ale jedną z największych różnic między tymi dwoma systemami jest znacznie dojrzalszy poziom demokracji. To, o co nasi patetycznie zabrzmi przodkowie walczyli, to oni mają tą normę od wielu lat. Wybory, referenda, współodpowiedzialność za siebie nawzajem jest tym dojrzałym poziomem demokracji. Namawiam Państwa do tego, żeby do tego poziomu już wejść tam na stałe i pozwalać na to, żeby ktoś za nas decydował. Mówił dzisiaj Ireneusz, że nawet leśnicy decydowali. No, to jest nasz biznes, to jest nasza robota. Zostawmy to nam, a nie obcym. Panie prezesie, i teraz muszę przeczytać. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Jak widzi współpracę z samorządem na przyszłość? Powstał? Jest? O, panie prezesie, nie aż tak bardzo. Nie wiem, co to się stało, ale sytuacja opanowana. Czyli dajmy na to, nie siedzi pan teraz w tym momencie na tym miejscu, nie mówi pan o przyszłości, jak będzie wyglądał samorząd, ale jako prezes, jako menadżer tego projektu, jak pan sobie wyobraża współpracę z samorządem? I może pan polecieć po bandzie maksymalnie? Nie, no tutaj nie ma co po bandzie lecieć, ja powiem tak. Nie wyobrażam sobie, żeby tam nie było współpracy. Obecnie jesteśmy jedynym chyba towarzystwem ogólnopolskim o takim charakterze, no w dużej mierze naukowym. Ta nauka się co prawda na razie tutaj skupia na szkoleniach czy na kształceniu podyplomowym. Nie prowadzimy jakichś projektów naukowych jeszcze, ale to też dlatego, że my na tej scenie towarzystw jesteśmy no, siódmy rok za chwilę. Także przed nami jeszcze wiele, wiele lat. Mnie akurat kończy się kadencja w przyszłym roku. Będzie się przejmował, bo taką mamy strukturę, prezes Elekt, czyli tutaj prezes Ireneusz, ale nie wyobrażam sobie, żeby prezes, przyszły prezes nie chciał współpracować z samorządem. Ja myślę, że ja chętnie bym przekazał ten głos prezesowi Elektowi, czując, że to będzie jego już rola. To na zasadzie Akademii Amerykańskiej. Oscar goes to prezes Elekt. Proszę bardzo, jak z tą współpracą powinno być, albo jak będzie na pewno pod rządami prezesa? Nie, to współpraca na pewno musi być, nie ukrywam. Ja natomiast nie chciałbym znowuż, bo proszę zauważyć, rozmawialiśmy, że to samorząd ma decydować o ratownikach. Ja może nie powinienem tego mówić jako prezes Elekt, a przyszły prezes zarządu, ale współpraca jak najbardziej. Współdecydowanie, no też może w jakichś tam niewielkich obszarach, ale chciałbym, żeby jednak samorząd, i mówię to szczerze, był autonomiczną organizacją, a my moglibyśmy, i mam nadzieję, że będziemy postrzegali jako ciało doradcze z pełnym doświadczeniem, które już nawet ma w swoim zakresie wydawanie książeczek, bo przecież dzwonią do nas ratownicy medyczni i pytają się, kiedy i gdzie mają zgłosić się po książeczki do nas, bo tak wyszło, że wojewodowie przestali wydawać książeczki i wszyscy myślą, że to właśnie Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych ma to robić, bo jak wpisują sobie Krajowa Rada Ratowników Medycznych w Google, to wyskakuje nasze towarzystwo, więc jakaś reklama też jest niechcąca. Na jakiej płaszczyźnie ta współpraca będzie, no to już mam nadzieję, że przyszły zarząd Izby Krajowej Ratowników Medycznych samorządu będzie sam określał. Autonomiczność powinna być zachowana samorządu ratowników medycznych. My bardzo chętnie wspomożemy. Ale jeszcze jakbym mógł, tylko powiem, tak, myślę, że my się chcemy skupić przede wszystkim na kształceniu podyplomowym, bo od tego jest nasze towarzystwo. Może mówię, w przyszłości jakieś projekty naukowe. No i z pewnością będziemy chcieli uczestniczyć w procesach legislacyjnych dotyczących zawodu, bo to legislacja zawsze jakaś będzie, tak? Chętnie będziemy pomagać samorządowi, jeśli będą potrzebować jakiegoś wsparcia merytorycznego, bardzo chętnie. Drodzy Państwo, to jest ten moment na pytania i komentarze. Jesteśmy w tak niewielkim gronie, ja liczę na to, że przynajmniej padnie kilka. To może od lewej strony. Słucham, o co Państwo chcielibyście? To ja podejdę do Pani. Proszę się nie fatygować, proszę uprzejmie. Proszę się przedstawić, jeśli to zachowajmy formę presową. Tu już zostałam przedstawiona. Ja pełnię jakby dwie funkcje. Jestem przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
i również wiceprezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona i taka zdegustowana, że jest tak mało osób. Bo ja wiem, co Państwa będzie czekać, jak powstaniecie. Że to tylko będzie wiązane samorząd ze składkami, bo ja to słyszę od pierwszego dnia samorządu, a my mamy 32 lata samorząd. Tu powinien być tłum ludzi, żeby wiedzieli, co ich czeka. Ja tylko ze swojej strony się mogę zobowiązać, z racji tego, że mam zajęcia na prawie medycznym z ratownikami, że ja im wytłumaczę, co to jest ten samorząd i z czym on się będzie wiązał. Ale tu, tak jak mówię, powinien być tłum, żeby zrozumieli, co to jest samorząd. Bo naprawdę ja Państwu współczuję ustalania wysokości składek, bo my z tym się, mówiąc kolokwialnie, bujamy 32 lata. My mamy aktualnie 1% od pensji zasadniczej, a ile zarabia pielęgniarka, to Państwo doskonale wiecie. Ale zrodził mi się taki jeden problem, który przyjdzie nam jako samorządom na pewno rozwiązać. Z racji tego, że jest bardzo dużo ratowników medycznych, ratowniczek medycznych, którzy kończą studia pielęgniarskie. Pracują w jednym podmiocie jako ratownik, w drugim podmiocie jako pielęgniarka, pielęgniarz. I teraz gdzie płacić składki? Do nas, do nas. Do nas. Tu będzie ten problem. A tak ze swojej strony mogę powiedzieć, czekam na Państwa już w Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Miejsce już jest. Dziękujemy. Uprzejmie Pani dziękuję. Brawa dla Pani, bo to ważne. Trzeba być odważnym, drodzy Państwo. Czy po tej stronie, teraz prawej, a po tej lewej, czy jeszcze ktoś? Ja do Pana, Panie Profesorze, będę miał pytanie już na końcu. Specjalnie Pana wywołam, bo bardzo bym chciał. Czy może ktoś z końca jest, do kogo mogę podejść? Czy jest jakiś komentarz bądź pytanie? Ja mam jeszcze jedną rzecz. No Państwa zwrócić go tutaj. Czyli dobrze. Dużo było o tej wątpliwości, kto z Państwa ma zostać prezesem. Ja zawsze powtarzam, wy jesteście Państwo, będziecie młodym samorządem, natomiast ja zawsze powtarzam, że przewodniczącą, prezesem w naszym samorządzie to powinno być uwieńczenie kariery zawodowej. Że nie wchodzi młodziutka osoba, bo ja widzę ten problem, że wchodzą bardzo młode osoby na stanowisko przewodniczącej. Jak się uda dwie kadencje, bo u nas jest dwie kadencje po sobie następujące i nagle się okazuje, że ta osoba nie jest najbardziej rozchwytywana na rynku pracy. Ja na przykład zostałam przewodniczącą, mając doświadczenie pracy jako oddziałowa, bo ja akurat jestem, tu nie padło, ja zawsze mnie to bardzo boli, że jak się mówi o samorządzie pielęgniarek, to ten drugi człon się gubi. Ja jestem ta położna akurat. Ja byłam oddziałową, ja byłam naczelną, ja byłam dyrektorem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, dyrektorem Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym, pracowałam w NFZ-cie. Ja tą pracę znam z różnych źródeł. Ja wiem, jak się poruszać w tej administracji. Także to też musi być taka osoba, która będzie miała doświadczenie, a nie jakiś taki, mówiąc kolokwialnie, młody pistolet, który wyskoczy, mówi, teraz ja porządzę. Niech w samorządzie tacy będą, prawda? Jakiś komentarz, panowie, do tego, co powiedziała pani przewodnicząca? Znaczy, ja mogę przeprosić, że się nie powiedziałem, że położnych to tak, dobrze. Wiceprzewodnicząca pielęgniarek położnych, ale to jest chyba to, co myśmy mówili. Tu rzeczywiście doświadczenie, może nie zwieńczenie kariery zawodowej, bo tu u nas trochę jeszcze jest inaczej. Państwo macie już wszystko poukładane i tam to idzie na biegu, bo ludzie już wiedzą, co mają robić i tylko trzeba może modyfikować pewną pracę. Natomiast my musimy budować od podstaw, tu musi być silny fundament. I zgadzam się, ktoś, kto zna administrację, bo inaczej. No bo pamiętajmy, drodzy Państwo, że samorząd, który będzie nami zarządzał tym projektem, składa się z wielu osób, z wielu specjalistów i z tych wielu piecy, chleb, jakby się chciało upiec, niech on będzie tym bardziej urozmaicony. No to lewa strona, co wy na to? No panowie, pytanie, komentarz, zarzut, skarga. Proszę uprzejmie. Proszę się przedstawić, jak zwykle. Andrzej Wojnarowski, ja chciałbym odpowiedzieć na Pani pytanie, Pani Przewodnicząca. I tu będziemy musieli. Ja jestem hybrydą właśnie, bo jestem pielęgniarzem od 33 lat, ratownikiem, wczoraj liczyliśmy od 20, tak? Nie ma możliwości, żeby być tylko w jednej, jak się chce wykonywać te dwa zawody. Trzeba i tu płacić składki, bo takie są, znaczy w tym zakresie prawo tak stanowi i nie można być tylko w jednej izbie. Można oczywiście wybrać,
będę tylko pielęgniarzem albo będę tylko ratownikiem. I już. Więc trzeba płacić i tu, ale korzystać i tu, i tu. No bo właśnie, bo to są nie tylko tak, że to będą problemy i przeprawa przez taką orkę, no bo też wynika sporo dobrego z tego, że się w takim samorządzie jest. Zanim wrócę do prawej albo do lewej strony, czy ktoś jeszcze po tej stronie chciałby zabrać głos? Dobrze, proszę bardzo, proszę pani. Jak zwykle proszę się przedstawić, może też zawód ważny. Dziękuję. Ja chciałam zabrać głos ze względu na to, że odniósł się pan do tego, że panowie mają głos, więc nie wiem, czy mogę tak naprawdę zabrać ten głos i zadać pytanie. Ja pani nie widziałem. Ale nie jestem tu jedna. Ale poruszając już ten aspekt, przedstawia się Karina Rybaczek, ratownik medyczny. Panowie, chciałabym, żebyście uwzględnili nas w zawodzie, a też pomyśleli o tym, żeby ta dyskryminacja gdzieś poszła w odstawkę, bo dziś nie możemy pracować w każdej stacji pogodowej czy w każdym SOR-ze, bo po prostu jest zakaz zatrudnienia kobiet. Dodam tylko, odgrzeję atmosferę, że jest tylko jedna pani na liście komitetu, w którym pracujecie. Nie, jest więcej kobiet. Tam trzy są. No, oj, dobrze, to bije się w pierś, to są trzy. To nadal mamy versus 20. To nadal są... Cztery. Okej, okay, dobrze. No to jeszcze chwilę byśmy porozmawiali. Ale proszę, odnieście się do tego, co powiedziała tutaj pani. Znaczy ja nie znam. Jeśli tak jest, to tak nie powinno być, że kobiety są, czy panie są dyskryminowane. Ja się tylko odniosę do miejsca pracy, w którym ja pracuję. W moim szpitalu takich sytuacji nie ma. Niezatrudnianym ze względu na płeć. No nie wiem, no przykro mi jest, jeśli tak jest. No myślę, że samorząd będzie miał w tym zakresie coś do powiedzenia i na pewno takich pracodawców będzie chciał z nimi rozmawiać, tak? No, tak ja sobie to wyobrażam. Proszę do mikrofonu. W województwie mazowieckim jest minimum 3 stacje pogotowia, które znam, gdzie jest zakaz zatrudniania kobiet. Czyli w pani przypadku, jeśli się zdarzyło u pani czy u koleżanki, która nie została przyjęta, to właśnie jest to dowód, że jeśli nie zadziałało coś w tej kwestii do tej pory, to być może jest potrzebny samorząd właśnie, żeby pani miała gdzie taką skargę złożyć na danego pracodawcę, żeby jakiś argument wysunął, dlaczego on na przykład nie zatrudnił kobiety. Zgadza się. No dobrze się nam wszystko składa, tylko ja poproszę na profesora Nadolnego, żeby może wyszedł bliżej, bo Łukasz, który realizuje dzisiaj audycję, może mieć problem, żeby pana, panie profesorze, nagrać. Jest z nami pan profesor Akademii Śląskiej, doktor habilitowany nauk medycznych, Klaudiusz Nadolny, którego witam, ale też jest jednym z 220 kilku dysponentów w Polsce, więc może też słowo komentarza dla pani, ale pan profesor z pytaniem, komentarzem. Proszę bardzo. Komentarzem i pytaniem odnoszą się tutaj do koleżanki. Akurat jeżeli chodzi o rejonowe pogotowie w Sosnowcu, jestem dyrektorem, to 1/3 ratowników medycznych, które jest zatrudnione na etacie, są to kobiety. I myślę, że jesteśmy w czołówce w Polsce i uważam, że tak naprawdę znam te pogotowie, o których pani mówi, to nie tylko w Mazowieckim, ale też innym, że faktycznie zatrudnieni są tylko mężczyźni. Uważam, zgadzam się z panem prezesem, uważam, że to jest w pewnym sensie dyskryminacja, bo nie uważam, że kobieta ratownik medyczny jest czymś gorsza. Mało tego, zauważyłem, bo też mam kilkanaście osób, kobiet, koleżanek ratowniczych medycznych, którzy mają uprawnienia i jeżdżą jako ratownik medyczny uprawnieniami. Mało tego, zauważyłem nawet statystycznie, że mają mniej kolizji niż koledzy ratownicy medyczni. To chciałem tak jakby wyrzmieć. Natomiast chodzi o kwestię samorządu, to tutaj zgadzam się z tymi komentarzami. Jest to bardzo niepokojące, że jest na tej sali nas tak mało. Patrząc nawet tutaj tak naprawdę, nie chodząc tutaj odnośnie Irka czy Mateusza, Jarka, ale tutaj też jakby pozostałych tak naprawdę kolegów, bo mam takie wrażenie, że tak naprawdę obracamy się cały czas w tym samym gronie tak naprawdę, a nie ma pozostałych. I uważam to, że to jest nas wszystkich tutaj w jakimś sensie problem i porażka na tą chwilę. Ale to, co powiedział Mateusz, że my tak naprawdę budujemy te struktury, to jest jak na razie komitet. Tak, do wyboru samorządu jeszcze chwilę zostało i to tak naprawdę nie patrząc, każdy ma jakieś swoje, że tak powiem, mniejsze, większe w tym wszystkim no nie wiem, interesiki, bym to tak nazwał,
Natomiast tak naprawdę zwracam się do wszystkich tutaj na tej sali, a nie jest nas wielu, i tak samo tutaj do Trójki Prelegentów, że to tak naprawdę w naszym geście jest to, żeby przekonać naszych kolegów, koleżanek do tego, że samorząd jest czymś ważnym. Ja nie boję się powiedzieć słów, które mam w głowie tak naprawdę. Może to nie jest zbyt dobre politycznie, ale uważam, że ogromna część naszych kolegów, koleżanek, ratowników medycznych kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, czym wiąże się powstanie samorządu ratowników medycznych. Ja cały czas mam wrażenie, począwszy od tak naprawdę spotkań, od konsultacji, jeżeli chodzi o komisje sejmowe, senackie, ja cały czas widziałem te same twarze. To są te twarze, które mi tutaj po lewej stronie mojej, że tak powiem, siedzą. Natomiast było wiele różnych spotkań odnośnie debat na temat samorządu. To jest kolejna debata, która tutaj się odbyła w ramach Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych. Ale cały czas ja widzę te same twarze. My cały czas tak naprawdę rozmawiamy cały czas między sobą. Mam takie wrażenie. Nie wiem, panie prezesie, ile jest osób na konferencji. Z tego co wiem, to jest bardzo dużo, 400-500. Więc zakładam, że większość... No ja się boję, że tu tylko są ratownicy, a reszta są pielęgniarki, dlatego są niezainteresowane i wyszły. Myślę, że na większość są jednak ratownicy medyczni, więc jest to problem. To jest problem, który tak naprawdę musimy jakoś tak naprawdę rozwiązać, bo samorząd jest bardzo ważny. Wiele walczyliśmy. Te osoby, patrząc na was, tak naprawdę znamy się od wielu lat, no przecież tak naprawdę no już 10-12 lat, w 12 roku, 13 roku, tak pierwsze przymiarki, że tak powiem, do ustawy o samorządzie, żeby Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, dzisiaj mamy 2023 rok. Dobrze, że to ta ustawa weszła. To jest nasz wielki sukces, nasz jako środowiska ratowników medycznych, bo myślę, że tutaj każda instytucja, każdy z osobna wszelkimi możliwymi sposobami walczył o ten samorząd, żeby powstał, o ta ustawa, żeby weszła w życie. Natomiast to jest tylko taki malutki kroczek. Prezydent podpisał i co dalej? Ja powiem, panie profesorze, byśmy się już zdążyli postarzeć. Tak długo, żeśmy pracowali tą ustawę, naprawdę od 2010 roku, cały czas to jest 13 lat. Dziękuję bardzo. To naprawdę, to już... Dziękuję panie profesorze Stęgło. Oczywiście, jak wiesz, 4 godziny udzielam te live, dużo, 3,52. Rekord chyba. Natomiast jedną rzecz, tak naprawdę powinniśmy zastanowić teraz na temat, jak ma ten samorząd funkcjonować. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby samorząd tylko samorząd, ale samorząd to nie jest wszystko. Wokół tego samorządu muszą działać instytucje, organizacje, które wspierają ten samorząd pod każdym kątem. Tutaj było powiedziane pod kątem na przykład kwestii towarzystwa naukowym, tak? Samorząd ma swoje określone zadania. To nie jest tak, że samorząd powstanie i my się możemy, że tak powiem, położyć spać i samorząd wszystko za nas zrobi. Nie, to nie jest prawda. Mało tego, ten pierwszy okres powstania samorządu, niezależnie od tego, jakie to będą władze i kto będzie, to jest moim zdaniem sprawa wtórna. To jest kwestia tego, że jako środowisko, jako organizacje, jako są indywidualne, powinniśmy dla nich wspomóc, żeby ten najgorzej jest oczywiście ruszyć z miejsca. Jak samorząd się rozpędzi, tak, to jakoś to będzie. Najgorzej jest na początek. Niestety, to jest moje osobiste zdanie, Jacku, ja tego początku na tą chwilę niestety, ale nie widzę. A już było tak z tym leczeniem bólu dzisiaj dobrze. Szanowni Państwo, za chwilkę zwrócę się do pana profesora. To jest teraz moment, jak to w NTLive bywa, że będziemy podsumować naszą debatę, bo za chwilkę kolacja. Dziękuję panie Piotrze, trzymamy się ramy, chociaż opóźnieniśmy zaczęli. Przemyślcie sobie, drodzy panowie, każdy z was, co chce do tego podsumowania wstawić. Ja się posłużę oczywiście kartką, bo kiedy stoi się przed takimi dostojnymi osobami z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zwracam się do pana profesora Jerzego Pilcucha. Panie profesorze, i zarówno jako specjalista w tej medycynie ratunkowej, i kierownik wielu ośrodków, i katedr, i tak dalej, no ale przede wszystkim lekarz medycyny, ma pan kontakt z jedną z najstarszych organizacji zawodowych, jaką jest Izba Lekarska w ogóle. Zgadza się? Tak, i teraz moje pytanie. Co pan jako, przepraszam, pozwolę sobie na takie coś, kolega starszy po fachu, nam na tym etapie mógłby doradzić
z punktu widzenia samego dyplomu lekarskiego, oczywiście tytułu profesorskiego, ale tak z doświadczenia życiowego, no bo jednak kilka lat między nami różnicy jest. Proszę uprzejmie, panie profesorze. Nie, mówi pan, że jest pan starszy. Dziękuję. Co mogę powiedzieć? Życzę, najpierw zacznę od życzeń. Życzę wam wszystkiego najlepszego, żeby wam się udało. Oddaję pan taką dyskusję, którą ja nigdy nie chciałem prowadzić. Proszę spróbować drugi mikrofon, panie profesorze. Dziękuję bardzo, bo ja pracuję już 42 lata. To już bardzo długo. I pamiętam samorząd, który był na początku, który mi się bardziej kojarzył z komunistycznym aparatem władzy. I oglądam teraz ten samorząd, który jest. I znowu są dwa głosy. Pani przewodnicząca mówi, żeby nie było tych młodych bez doświadczenia, ponieważ... Ale niech mi pani da skończyć, bo ja chcę nawiązać do naszego. Dostałem takie zadanie, że mam coś powiedzieć o naszym samorządzie i z czym to się je. Więc podam tylko taki przykład. Nie chciałbym, żebyście mieli panowie tak, że nagle będą następne wybory i ci, w cudzysłowie, członkowie samorządu, jak się nie dostaną dalej, to będą płakać. Bo tak było u nas. I wtedy ci ludzie chodzą, płaczą, bo z tego zawodu wypadają. Nie chciałbym, to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, nasz samorząd zmienił się całkowicie właśnie przez tych młodych, którzy nagle weszli szeroką falą, obalili, jakby to powiedzieć, tak jak Bastylię zburzyli, obalili ten stary zarząd. Czy się coś zaczęło zmieniać? Działali w innych warunkach. Teraz są całkiem inne warunki niż kiedyś były. I ja właśnie widzę, że w tych młodych i wchodzących szeroką ławą do tych wszystkich działań samorządu widzę przede wszystkim wasz sukces. Żeby nie było tam struktur takich, które ulegną skostnieniu, wypadną z zawodu, a jak będą mieli do tego zawodu wracać, to już nie będą mieli gdzie wrócić. Bo tak było w samorządzie lekarskim. Dlatego jestem całym sercem z wami, a że z ratownikami jestem od samego początku, bo te szkoły powstawały. Są tu moi uczniowie. Przepraszam bardzo, że tak mówię. Spotykaliśmy się wiele razy. Chociaż dobrze się uczył, piątki dostawał? Dobrze się uczył, Z wieloma jesteśmy na takiej stopie naprawdę no, bardzo przyjacielskiej. Cieszę się, że doszliśmy do takiej sytuacji, że w ogóle myślimy o tym samorządzie, bo najpierw nie myśleliśmy w ogóle o zawodzie ratownika medycznego, bo traktowaliśmy tych ludzi jak no, będą następni przynieść, podaj, pozamiata i co będzie dalej, tak? A to się wszystko zmieniło, Każdy ma swój, no, każdy dąży do tego, żeby się rozwijać. I nagle, jeżeli umożliwi mu ten samorząd, że on się może rozwijać, będzie wiedział, którą ścieżką on ma iść, kto ma to go prowadzić, i to wtedy wygra życie. A inaczej, jak to znowu spełznie na niczym, będziemy walczyć gdzieś tam po senatach jakichś idiotycznych, czy jakimś sejmach, nie widzę. Pozwolę sobie postawić kropkę, panie profesorze. Tylko dlatego, że... O, to może ja wezmę mikrofon. No, tylko dlatego, że wszyscy już są głodni z państwa. No dobrze. Odłożę ten mikrofon jeden i zaraz panom oddam. To brawa, tak. To co? Zaczynamy podsumowanie i będziemy... Czy pan, panie... Ja może zacznę podsumowanie. Słuchajcie. No tak, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, ELEG, prezes ELEG tego towarzystwa, pan Ireneusz Szafraniec, proszę uprzejmie podsumowanie z pańskiej strony. Ja chciałbym powiedzieć, korzystając z okazji, że być może więcej osób nas ogląda niż tutaj jest, będąc świadomym tego, że nie wszyscy ratownicy się cieszą z tego, że samorząd jest budowany, może powiem tak, nawet nie wszyscy, ale większość jest zmartwionych tym, że samorząd jest budowany. Chciałbym do nich dotrzeć, że to się już stało, ten samorząd powstanie. On powstanie w swoim czasie.
I bardzo bym ich prosił, was wszystkich państwo, żebyście jednak się policzyli, żebyście jednak głosowali, a nie powiedzieli, że niech to się układa według samego siebie, niech to się robi jak... Bo naprawdę to tylko my, ratownicy medyczni, będziemy potem mieli żal sami do siebie, żeśmy nie głosowali, że nie nasz kandydat dostał się do zarządu. Więc nawet jeśli nie cieszycie się z tego powodu, to głosujcie. Szukajcie najlepszych rozwiązań, reprezentantów, żeby się dostali do tego samorządu i żeby no, ten zawód ratownika jednak medycznego był budowany przez osoby, którym ufacie i którzy naprawdę oddadzą kawał serducha, żeby było dobrze. To proszę teraz słowa podsumowania i może brawa za to podsumowanie. Niech będzie. Drogą podsumowania przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Zawodowego Ratowników Medycznych, pan magister Mateusz Kąza. Panie Mateuszu, panie przewodniczący Mateuszu Drogi, podsumuj naszą dzisiejszą debatę z twojej strony. Tak, ja na początku chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyszły tutaj na tę debatę. Pomimo tego, że już wiele godzin dzisiaj tutaj sobie dyskutujemy, część z państwa od samego rana. Z częścią z państwa wczoraj tutaj miałem przyjemność szykować całe to wydarzenie i my tak naprawdę pracujemy już tą 20-30 godzinę. Także za to bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które online nas oglądają, bo też nie wiem, jak wygląda, Jacku, statystyka. Nie jest ona wcale lepsza niż na sali. Ale twoje audycje mają to na, tak. mają tą wartość. Coś dodaną, że one, że tak powiem, zostają w internecie, są śladem i potem żyją, że tak powiem, drugim życiem. Także dziękuję wszystkim tym osobom, które są online, które będą to w przyszłości oglądały. I jako takie finalne podsumowanie, ja troszeczkę inaczej powiem, bo dużo o tym samorządzie było, to już może takie nawet męczące dla niektórych. Szanowni Państwo, z samorządem to jest tak jak z budowaniem domu albo z remontem. I każdy z Państwa przechodził ten proces, tak? Jest mniej przyjemny, bardziej przyjemny. Natomiast jeżeli będziemy się tym interesowali, będziemy wybierali kolor ścian, będziemy wybierali meble, jakie sobie wstawimy do tego samorządu, to niejako też będziemy częścią tego samorządu. I do tego bardzo zachęcam. Specjalnie tak przerysowuję to i niejako przekładam te zapisy niefajne, ustawowe, trudne do czytania na takie nasze codzienne życie, żeby niejako zachęcić Państwa do tego i żebyście też Państwo zachęcali swoich kolegów i koleżanki. I o to Państwa proszę, bo chyba nie ma nic, że tak powiem, ważniejszego w obecnym czasie, jeśli chodzi o nasz zawód, żebyśmy wybrali właściwe osoby, które będą nas reprezentowały zarówno w zebraniach, w Krajowym Zjeździe Ratowników Medycznych, jak również później już we władzach organów samorządu. O to bardzo proszę, apeluję i dziękuję Tobie też, Jacku, na koniec za to, że chcesz podejmować tę tematykę. Dziękuję zarządowi, prezesowi jednemu drugiemu, że taka debata się odbywa, bo zobaczcie Państwo, ile tych organizacji mamy na rynku, a tak naprawdę mało tego chyba tak naprawdę. Także za to wszystko dziękuję i zachęcam i tam, gdzie mogę, to zapraszam. A my wyrażamy aprobatę tych słów przez aplauz, który się właśnie odbył. Pan dr Jarosław Modowicz, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, Akademia WSB Dąbrowy Górniczej. Wiele funkcji, których można byłoby do jutra, ale nie trzeba. Podsumowanie słuchamy. To ja tak krótko też spróbuję, bo tu już wiele rzeczy zostało powiedzianych. Oczywiście bardzo zachęcam wszystkich do głosowania, bo wiemy, że jak nie głosujesz, to cię nie ma, to jakby właściwie nie istniejesz. Powiem tak, pierwsza rzecz, mamy fatalny system opieki zdrowotnej, fatalnie zaplanowany, bo właściwie nie mamy planu tego systemu opieki zdrowotnej, a jesteśmy jednym z jego elementów, więc co do pierwszego, to mamy wybory wcześniej, bo mamy już 15 wybory do parlamentu, więc też zastanówmy się, jaki chcemy mieć system opieki zdrowotnej, bo tam też trzeba dobrze zagłosować. No i drugie głosowanie to będzie już u nas. I teraz powiem tak, ja póki jestem prezesem i mówię, tyle życia straciliśmy wspólnie w towarzystwie, żeby to wszystko powstało, będę robił wszystko, aby ten samorząd ruszył na twardych podwalinach. To znaczy, jeśli nie będzie finansowania, jeśli nie będzie to jakoś zorganizowane, nie będziemy wiedzieli, jak to będzie dalej, będziemy robić wszystko, żeby nie dopuścić do stworzenia samorządu takiego, który będzie miał na samym początku od razu problemy, bo wszyscy będą od tego samorządu wymagać. W dniu, kiedy się samorząd ukonstytuuje, wszyscy będą wymagać od samorządu już doskonalenia, załatwiania ich spraw, rozwiązywania problemów.
Będę starał się robić wszystko, oczywiście w granicach prawa, żeby nie dopuścić do takich rzeczy. Mamy do tego narzędzia w postaci pism, dyskusji z ministerstwem, naszych głosowań na posiedzeniach. Będę namawiać też innych członków, żeby to wszystko wyszło. I my to robimy. My to robimy, my jakby sygnalizujemy ministerstwu, że tam są problemy. I jakby to jest takie podsumowanie, że daliśmy już tyle z siebie, jeszcze to do końca dociągniemy i myślę, że ten samorząd będzie na twardych fundamentach mógł zacząć funkcjonować. Dziękuję. Tak, tak, to jest sygnał. Najważniejsze, drodzy Państwo, żeby nam się chciało, bo jak nam się będzie chciało, to jest szansa, że będziemy szli do przodu. Kiedyś ktoś powiedział, że użyję takich bardzo górnolotnych słów, ale ktoś kiedyś powiedział, że do triumfu zła wystarczy tylko tyle, żeby dobrzy ludzie przestali robić swoje. I z takim przemyśleniem was zostawię do dzisiejszej kolacji, która już, tak panie Piotrze, za pół godziny. Tylko drogą informacyjną, jutro od posiedzenia szkoleniowego od 8 rano zaczynamy kolejny dzień konferencji. Raz jeszcze państwu dziękuję i gratuluję wam odwagi. I cieszę się bardzo, że wasza dojrzałość obywatelska jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I teraz możecie sobie bić brawo sami, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja nazywam się Jacek Borowiak i to był kolejny odcinek NT Live, tym razem w debacie z ekspertami na temat, czy samorząd ratowników medycznych jest tak naprawdę nam potrzebny. Raz jeszcze dziękuję Panie Doktorze Mateusz, Panie Prezesie, lekcie, jeszcze wielkie brawa. Życzę Państwu smacznego. Jedna informacja, dzisiaj Łukasz Wierzba był naszym realizatorem. Dziękuję Łukaszowi za to, że cały dzień spędził przy kamerze. Jeżeli macie ochotę, zeskanujcie kutkę, tam dzisiaj cały dzień został nagrany, jesteśmy do dyspozycji, a jutro wywiady z gośćmi będzie mniej w internecie streamu, a więcej będzie rozmów na żywo. Zapraszam. Bardzo proszę. Bardzo proszę.